Projekt nie jest w sprawie planu kontrolno-kontrolnego Rady Gminy Prochocza na rok 2013. Paragraf pierwszy dotyczy się planu kontroli prowadzony przez Komisję Rewizyjną Rady Dzielnicy Prochocza. Paragraf drugi. Określa się następującą tematykę kontroli i okresy, które ona obejmuje. Punkt pierwszy. Komisja Rewizyjna zaopiniuje sprawozdanie zarządu dzielnicy z realizacji planu finansowego wydatków w 2013 roku nie później niż 14 dni od przedłożenia sprawozdania przez zarząd. Punkt drugi. Komisja Rewizyjna dokona kontroli funkcjonowania zarządu w 2013 roku, która obejmuje następującą tematykę. Punkt A. Bieżącą kontrolę planu finansowego wydatków dzielnicy. B. Gospodarowanie mieniem powierzonym dzielnicy przez Radę Miasta. C. Dokumentowanie posiedzeń zarządu dzielnicy Gminy Prochocza. D. Wykonanie uchwał Rady i Zarządu, w tym wydawanie i dokumentowanie delegacji oraz nadanie biegu uchwałą opiniodawczym Rady, a także informowanie Rady o efektach tych uchwał. E. Prawidłowy przebieg dokumentów wewnątrz Rady, pomiędzy Radą a wydziałami i jednostkami Urzędu Miasta Krakowa oraz pomiędzy Radą a mieszkańcami. F. Przedstawienie Radzie wniosków dotyczących realizacji zadań transportowych i powierzonych. Punkt trzeci. O wynikach kontroli w samym punkcie drugim. Komisja Rewizyjna poinformuje Radę w trzech etapach. Do 31 maja 2013, do 30 września 2013 i do 31 stycznia 2014. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dnia. Dziękuję bardzo. Nie widzę zgłoszeń, tak w razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.